Na pewno będziecie się teraz zastanawiać, jak to w ogóle wszystko przebiegło. Skąd ta decyzja? Słuchajcie, to była bardzo trudna decyzja. I dzisiaj chusteczka towarzyszy mi dość intensywnie, dlatego że kochani, Freja, aż obudziłam. Dlatego, że kochani, decyzja o zmianie grupy, o zmianie sponsora nie była taka prosta. To była bardzo długa, ciężka droga. Wiele osób na pewno ma czasami taką rozterkę, że widzi, że gdzieś jest lepiej, jemu nie idzie i nie rozumie dlaczego. Ja musiałam dojść do takiego momentu, gdzie zrozumiałam, że już dalej po prostu nie pójdę sama. I nie bez przyczyny mówi się, że pozycja supervisora w Forever to jest bardzo trudna pozycja i cały czas mam te emocje, słuchajcie, bo Forever to jest moje życie, mój dom. I ja znam firmę od 30 prawie lat. Od prawie 10 w niej jestem. Z wielkimi trudnościami naprawdę osiągałam swój pierwszy sukces, pozycję superwajzora, na którą bardzo ciężko zapracowałam, żeby po wielu miesiącach zrozumieć, że jeszcze raz na nią weszłam, już tak po prostu, bo weszłam, bez większej spiny, jak to się mówi. I kiedy zobaczyłam, że ten biznes mi idzie, zobaczyłam też, że nie mogę osiągnąć tego, co jest potrzebne na pozycji superwajzora. I jak większość utknęłam. Słuchajcie, na pozycji superwajzora między 5 a 12% ludzi idzie dalej, rozwija się. Ja widocznie należałam do tej większości na tamten moment. I po wyjeździe do Polski w zeszłym roku na Success Day, gdzie zobaczyłam, jak wspaniale jest, jak kobiety się wspierają, bo głównie 90% Forever są to kobiety. Jak to wszystko wygląda, że ludzie fajnie wyglądają, są uśmiechnięci, życzliwi przede wszystkim, że jest taka impreza organizowana, gdzie ja, kiedy otrzymałam mojego superwajzora, nawet nie zostałam wyróżniona, nawet o mnie nie wspomniano. I ja zobaczyłam, że po prostu to wszystko wygląda inaczej i chciałam dać to tobie, osobie. Osobie, która do mnie dołączysz, do zespołu, żebyś ty miała możliwość tego, czego ja nie miałam przez tyle lat. Są to szkolenia. Patrzcie, widzicie? Ta firma nas niejednego do łez doprowadza. Na Success Day widziałam kobiety, które płakały. No wtedy ja tego nie rozumiałam, prawda? Dzisiaj sama płaczę. I powiem wam jedno. Chcę tobie dać tą możliwość, której ja nie miałam. Szkolenia, wsparcie, mentoring. To, że możesz osiągnąć sukces. A to widzisz, jak ta firma wiele dla mnie znaczy, że ciągnie się za mną przez całe moje życie, od 17 roku mojego życia. To ja z tej firmy nigdy nie zrezygnuję. I nawet gdy miałam przestoje, po prostu nie zajmowałam się biznesem, bo moja mama bardzo ciężko na raka jelita grubego chorowała. To słuchajcie, ta firma w roku 2020, kiedy już 2 czy 3 miesiące było po śmierci mojej mamy, ja dostałam tak silnej depresji, że to by się źle skończyło. Może by mnie tutaj w tej chwili nie było, to ta firma mnie podniosła. Właśnie nadzieja, że mogę zmienić swoje życie. I zaczęłam od siebie. Zaczęłam to wszystko zmieniać. Dziś jestem w zupełnie innym życiu, innym miejscu. Mam inne wizje, mam inne plany. I moim celem jest tobie pomóc znaleźć się w takim dobrym miejscu, dogodnym dla ciebie, abyś mogła czy kształcić swoje dzieci, czy organizować sobie jakieś wypady, wycieczki, czy nawet głupi czynsz sobie zapłacić, czy lepsze jedzenie kupić. Niestety w takich czasach jesteśmy, że wszyscy wiecie, jakie jedzenie jest drogie. Na Islandii mamy poważną inflację. Codziennie od kogoś słyszę, że jedzenie jest tak drogie, że ja widzę, że ludzie nie mają pieniędzy w tej chwili nawet na jedzenie, bo czynsze po prostu idące z inflacją do góry strasznie nas rujnują. Ja też w tej chwili dostanę bardzo drastyczną podwyżkę, już mi zapowiedziano na ten wrzesień i na przyszły rok, na wrzesień, żeby nie zabolało. Także kochani, to jest jedyna szansa, jedyna nadzieja, jedyna moc. Firma sprawdzona, firma, która ma 46-letnie doświadczenie. A ja już mam też fajne doświadczenie, czego nie robić, w co nie wchodzić, czego nie popełniać. Właśnie to ja mam. I przede wszystkim mam jedno wielkie doświadczenie. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy. To ci się zwróci.